Robert, ja wiem, że wiele fantastycznych meczów, setów rozegrałeś w swojej karierze całej, ale ten czwarty set z Bullsą no, był wyjątkowy. Chyba nie tylko dla kibiców, ale dla ciebie chyba też. Tak, czasem już w takiej sytuacji, jak teoretycznie jesteśmy na straconej pozycji, się troszkę odpuszcza, to jakby ta gra wygląda lepiej i też myślę, że on w pewnym momencie się troszkę spiął, bo zobaczył, że trochę zwycięstwo mu ucieka i no i było blisko, żebym to jeszcze wykorzystał w piątym, no ale ostatecznie grał trochę lepiej i dał radę. Grał bardzo dynamicznie, był bardzo szybki, też mam wrażenie, że bardzo dobrze fizycznie był przygotowany do tego spotkania, nie tylko z tobą, do całego meczu. Zgodzisz się z tym? Tak, jak najbardziej. Jest takim typowym przedstawicielem obecnego międzynarodowego tenisa. Bardzo silny fizycznie, mocny, obustronny topspin. Praktycznie taki zawodnik bez wad, gdzie naprawdę każdy punkt jest bardzo trudno i, no i te gry są takie bardzo wymagające pod kątem fizycznym, ale też psychicznym, żeby cały czas szukać jakiegoś rozwiązania, które będzie przynosiło punkty. Szkoda pojedynku Piotra Cyrnka, bo chyba spokojnie mógł więcej zdziałać w swoim spotkaniu, wtedy mogło być zupełnie inaczej. Pewnie też Parkowi grałoby się zupełnie inaczej z Bullsą, ale przed rewanżem no nie wszystko chyba jeszcze stracone. Myślę, że nie. Myślę, że sprawa jest otwarta. Co do Piotrka, to myślę, że nie był gotowy też na taką dobrą grę tego młodego Francuza. Myślę, że czuł też odpowiedzialność na swoich barkach, że teoretycznie tą grę musi wygrać i gdzieś jak ten Francuz szedł na wysoki poziom i po prostu nie popełniał błędów, to Piotrka nie było, nie był gotowy. To się czasem zdarza. No, to, no, taki jest sport. To też nauczka dla nas przed środą, żeby jeszcze bardziej się zmobilizować. No i dziękuję.